Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Alfabetu Inwestora. Dzisiaj pochylimy się nad hasłem listy zastawne. Oznacza to, że dotarliśmy już oczywiście do literki L. Listy zastawne to dłużne papiery wartościowe, których emitentami mogą być banki hipoteczne, bądź też w przypadku Polski w niektórych sytuacjach także Bank Gospodarstwa Krajowego. Instrumenty te wycelowane są w to, by refinansować portfel kredytów instytucji finansowej, jednak w Polsce odgrywają dla naszych instytucji bardzo marginalną rolę. Inaczej jest w Europie Zachodniej, gdzie ich popularność jest daleko większa. Warto również pamiętać o tym, że jesienią 2014 roku Europejski Bank Centralny rozpoczął skup listów zastawnych, który jest wycelowany w poprawę koniunktury w Europie Zachodniej i w strefie euro. Jednak narzędzie to będzie odgrywać jedynie marginalną rolę i będzie potrzebny również skup obligacji skarbowych bądź też innych aktywów, jak na przykład długu korporacyjnego. Należy jednak odnotować to jako przykład zastosowania niekonwencjonalnych narzędzi polityki monetarnej.